Zobacz, co powiedział Jake w swoim filmiku na YouTubie. I'd been at my company for a long time. It had been like 5 years. And in the tech industry, that's a long time. People usually bounce around like every 2 years. I'd been at my company for a long time. It had been 5 years. And in the tech industry, that's a long time. People usually bounce around like every 2 years. Czyli krótkie I'd been at my company oznacza I had been at my company. On tam mówił wcześniej o jakiejś przeszłej sytuacji, dlatego jeśli powiedział później I had been at my company for a long time, to znaczy, że powiedział, że do tamtej pory, do tej historyjki, którą opowiedział, był w tej firmie długi czas. To było 5 lat. It had been 5 years. And in the tech industry, i to słówko tech to oczywiście skrót od technology, czyli w branży technologicznej, that's a long time. To długi czas. People usually bounce around like every 2 years. I co to słówko bounce? Podskakiwać. These waves of air pressure enter our ear canals and bounce off the eardrum. Ale w kontekście pracy, zatrudnienia, częste zmienianie miejsca pracy. And in the tech industry, that's a long time. People usually bounce around like every 2 years. And how often do you bounce in your industry? Let me know in the comment section below the video. A jeśli chcesz ćwiczyć ze mną w ten sposób, stworzyłam ponad 12-godzinny kurs do samodzielnej nauki właśnie z moimi nagraniami, gdzie możecie rozszerzyć swoje słownictwo na bazie filmików z amerykańskiego YouTube'a, które omawiam i ćwiczę razem z Tobą wymowę. Także zapraszam. Sprawdź bio mojego profilu.